Mam dwa imiona, Bronisława Hanna, a przedstawiam się imieniem Hanna, ponieważ mój tata je wybrał i chciał, żeby jego córka tak się nazywała. Urodziłam się 2 miesiące po jego śmierci i był dla mnie pomnikiem, postacią historyczną, bohaterem. Osobą, która właśnie w konkretnym miejscu na Powązkach tam leży. Bronisław Karol Helwig, matura 1939, wykształcenie teletechniczne. Odbywa praktyki na kolei. Zamieszkały w Warszawie przy ulicy Reja. Nigdy nie spotkałam nikogo, kto by tak żywo opowiadał. Bronka wszystko interesowało i kiedy opowiadał jakąś historię, to stawało to przed oczami jak żywe. Harcerz, Wawer, Mały Sabotaż, Szare Szeregi. Basia była przede wszystkim łączniczką oddziału. Mówienie, że była przede wszystkim narzeczoną Bruna, jest krzywdzące. Barbara Dyżanka. Imię ojca Jan. Imię matki Eufemia z domu Staszewska. Po wojnie tata chciał studiować na Politechnice na Wydziale Elektrycznym. Chociaż w rozmowach powocznie zawsze odpowiadał, kim będziesz po wojnie poległym. Parasol. Oddział szturmowy do walki w mieście. Elita żołnierzy konspiracji pod dowództwem Adama Borysa. Pseudonim pułk albo dyrektor. Średnia wieku w oddziale 21 lat. Mama mówiła, że właśnie Bronek się waha, czy on może wejść konspirację. Bał się, czy jest wystarczająco silny. Dyscyplina w tej jednostce opiera się na pewnego rodzaju ideowości i słowie honoru. Okresu próbnego nie było, bo jeżeli ktoś zostawał do oddziału przyjęty, to składał przysięgę. 1 sierpnia 1943 roku. Pseudonim operacyjny Bruno. Przydział 1 Pluton. Sekcja MOTO. Rozporządzenie policyjne o używaniu samochodów osobowych i motocykli w mieście Warszawa. Paragraf 1. Osobom nie będącym Niemcami nie wolno prowadzić samochodów osobowych i motocykli dopuszczonych do ruchu w Warszawie. Samochody i motocykle niedopuszczone w Warszawie wolno prowadzić osobom nie będącym Niemcami tylko wówczas, gdy w wozie jedzie równocześnie Niemiec. Osoby nie będące Niemcami, które uchybiają postanowieniom paragrafu 1, podlegają karze śmierci. I tata był jednym z pierwszych w oddziale, który miał prawo jazdy i miał do tego, powiedzmy sobie, smykałkę. On szedł na polowania na niemieckie samochody jak na zabawę. Po pewnym czasie stał się kierowcą używanym do bardzo wielu akcji, także do tych akcji, których nie przeprowadzał pierwszy pluton. Koniec 1943 roku. Gestapo. Mordercy w czarnych mundurach. W swym nastawieniu i działalności instytucje niemieckie. Wytyczną w tym jest, aby oprócz wymiaru sprawiedliwości osiągany był w naszym działaniu również i cel dywersyjny w formie uderzenia w kierownicze ośrodki niemieckie. Kryptonim akcji? Główki. Mama ciągle prosiła tatę, żeby ją do oddziału wprowadził, a on bardzo stanowczo odmawiał. I mama nawiązała kontakt z szefową łączniczek Parasola, z Zetą, czyli Haliną Grabowską. Także tata postawiony wobec faktu dokonanego już nie mógł protestować. Oni dojrzewali nadzwyczaj szybko. Mój tata
tata też powiedział coś takiego, że w czasie wojny 15 minut naszego życia to jest rok poprzedniego naszego życia. Polizeistrasse, Aleja Szucha 16, mieszkania 17. Sturmbannführer SS Walter Stamm. Następny cel. Wykonanie zostało powierzone drugiemu i trzeciemu plutonowi parasola, a tata, no Bruno, został wypożyczony jakby z pierwszego plutonu, ponieważ potrzebni byli trzej dobrzy kierowcy. Nie można było wychwycić miejsc i czasu, w którym Stamm przebywał poza budynkiem gestapo i poza własnym mieszkaniem. Walter Stamm, 40 lat, żonaty. Ojciec dwóch synów. Szef gestapo w Warszawie i dystrykcie warszawskim. Dyrektorze, on zostanie przeniesiony, to pewne. Nie wiadomo tylko kiedy. Z grubsza, ile mamy czasu? To może być w każdej chwili. Poprzednie akcje parasola miały to do siebie, że były bardzo szczegółowo zaplanowane, a tu z góry była zakładana pewna improwizacia. 6 maja 1944 roku, 10:00, sobota, gorąco. Stamm jest w domu. I pierwotnie akcja miała odbyć się 5 maja, ale jeszcze w przeddzień dowódca akcji, czyli Orkan, poprosił o dodatkową odprawę, bo były duże wątpliwości wśród wykonawców. Poczuli się, tak jak to po fakcie było opisywane, straceńcami. 11:55. Ubezpieczenie zajmuje pozycję. Żołnierz sił specjalnych musi być przekonany, że osoba, która dowodzi, jest osobą, do której ma się bezgraniczne zaufanie. Pułk był żołnierzem. Mówił, wojna, są straty. I tutaj ja pamiętałam to, co było po wojnie, że nigdy nie odczułam, na przykład ze strony mojej mamy, w stosunku do dyrektora, innych niż szacunek, niż zaufanie, relacji. Nie było żalu. 11:57. Trzy samochody parkują na umówionych pozycjach. Nagle trzy pojazdy, które się pojawiły tam w okolicach placu na rozdrożu, na pewno zwróciły czyjąś uwagę. Pięciu chłopców wysiada z tramwaju i dorożki. Orkan i Hipek ruszają pierwsi. Broń ukryta pod ubraniem. Kontrole i zatrzymania były na porządku dziennym. Nie wszyscy znali perfekt niemiecki. 12:00. Mijają posterunek. Każda wizyta kogokolwiek spoza pracowników gestapo rzeczywiście mogła budzić podejrzenia. Pod numerem 16 niemieccy żołnierze rozładowują ciężarówkę. Zamieszanie. Wtedy nie posiadano indywidualnych środków łączności. Grupa wykonawcza wchodzi do bramy, tak naprawdę tracą kontakt. Oczywiście tutaj sygnałem umownym do działania i do zajęcia pozycji poprzez grupy ubezpieczające jest odgłos strzału.
Orkan i Hipek legitymują się spreparowanym listem do sztama. Wartownik chce wypisać przepustki, ale żąda pokazania dokumentów. Hipek opuścili bramę, praktycznie już otrzymali pierwsze postrzały. Dlatego decyzja była dobra. Wycofujemy się. Ubezpieczenie zaczyna ostrzał posterunku i budynków policyjnych. Kolejność odwrotu. Bruno Mercedesem, potem Wanderer i Chevrolet. Kierunek Agricola w dół do Czerniakowskiej. Pojazdy mają jeden kierunek odwrotu. No jest to bardzo niekomfortowa sytuacja. Wręcz mógłbym powiedzieć, że niebezpieczna. To był kurasz czaszkowo-mózgowy ze złamaniem i, jak wiemy, z wgłubieniem kości czaszki. Najprawdopodobniej styczne. Jestem niepozbawiony emocji w tym, co mówię w tej chwili, bo niejednokrotnie opatrywałem takich ludzi. Samochód jechał zygzakiem, od krawężnika do krawężnika. Przy urazie, a szczególnie w takiej sytuacji stresowej, jaką jest sytuacja bojowa, organizm potrafi zrobić różne rzeczy, często dla nas niewyobrażalne. Stres, rzut adrenaliny, no akcja, prawda? Ale też proszę nie zapomnieć o w tej chwili już powszechnie znanych endorfinach, substancjach, które powodują, że w sytuacjach stresowych, w sytuacjach wymuszonych napięcia, akcji i tak dalej, my nie odczuwamy bólu. Wóz jechał dalej jak pijany, aż zniknął mi z oczu. Jedzie półciężarówka, Chevrolet, mijają mnie i dają mi jakieś znaki, ale ja nie rozumiem. I nareszcie widzę Wanderer w szalonym pędzie pod ostrzałem. Co się stało z chłopcami? Widziałam, że ktoś jest w wozie. Widziałam, jak zabijano i palono moich kolegów. I stałam bezsilna. Kierowca ranny! Jeżeli jest rana otwarta, głowy z czaszki wydobywa się płyn mózgowrodzeniowy, nawet streczą odłamki i nawet gdyby neurochirurg pacjenta znalazł czy to na polu walki, czy to na chodniku, jest zabronione robienie czegokolwiek poza założeniem jałowego opatrunku. Solec, Wybrzeże Kościuszkowskie, Krasińskiego. Willa przy ulicy Kossaka 4. Zaimprowizowany szpital. Tam jednostronny paraliż go dotknął. Była to lewa okolica szczołowo-skroniowa, co dla pacjenta praworęcznego jest to tak zwane pole afazji, co później mam udokumentowane głębokim niedowładem prawostronnym, czyli kontrlateralnym do miejsca urazu. Orkan umiera w nocy, Hipek 2 dni później. Ta gorączka, drgawki, pogarszanie się stanu, przede wszystkim świadomości, było spowodowane nie tylko narastaniem obrzęku, ale przede wszystkim też narastaniem infekcji. 4 dni od akcji. Witold Rudowski, nowy lekarz, lat 26. Powiedział, że właściwie nie daje wielkich nadziei i tam stwierdził, że już 3 dni temu powinna być dokonana operacja, która nie została dokonana. Wykonałem nakłucie lędźwiowe, bo podejrzewałem nadciśnienie płynu. Zdecydowałem się na kraniotomię i ewakuację krwawego wylewu podtwardówkowego. Operowałem na kuchennym stole w mieszkaniu jego ojca. Po jednej takiej nocy, w której się ważyło życie czy śmierć, otworzył oczy i przez rurkę wypił parę łyków wody. Przez 2 miesiące robiłem nakłucia lędźwiowe, wprowadzając lek Prontosil.
Stan zaczął się polepszać i mowa powróciła. Zmienił się, tak, na pewno. To widać na zdjęciach. Przed akcją właściwie nie ma fotografii, na której nie byłby uśmiechnięty. Zmiana psyche pacjenta była czymś jak wióry przy łamaniu drzewa. To myślę, że to trzeba tak powiedzieć. Moją mamę zaczęło drażnić to, iż on mówi o sobie jako o bohaterze. Zwróciłam uwagę, by nie był zarozumiały. Nie chciała, żeby wpadł w tę manierę kombatanctwa i bohaterstwa. Powrót do służby w ostatnich dniach lipca. W oddziale przybyło żołnierzy. Zmieniła się jego struktura. Dnia 31 lipca, godzina 19. Alarm do rąk własnych. Nakazuje W dnia 1 sierpnia, godzina 17:00. Adres okręgu 35722. 2 sierpnia wezwał mnie i Bruna, dowódca oddziału, i dał nam rozkaz przejścia na ulicę Czerniakowską i Stępińską w celu przyprowadzenia samochodów do śródmieścia. Nie cieszyliśmy się z tego rozkazu, gdyż woleliśmy z całym plutonem brać udział w powstaniu. Bruno nasadził hełm, ja zabrałem do kieszeni granat i poszliśmy. Trudno mi oceniać te decyzje, ale to było zadaniem nie do zrealizowania. Z garażu koło ZUS-u wzięliśmy Fiata 1100. Dojechaliśmy do rogu Fabrycznej, gdzie była barykada. Żołnierz powiedział nam, że najlepiej będzie pojechać ulicą Fabryczną do Rozbrat. Zapomniał tylko uprzedzić, że cały ogród sejmowy nad Rozbrat obsadzony jest bronią maszynową. I jeszcze sobie biało-czerwoną chorągiewkę umieścili na samochodzie. Szyba poszła w drzazgi, a Brunowi odstrzelono kawałek ucha. Wyskoczyliśmy i już biegiem do Przemysłowej. Nigdy takaśmy szybko nie biegli. Chwilę potem obejrzałem się i zobaczyłem Bruna na chodniku. Podziemia kościoła na Łazienkowskiej, szpital polowy. Przez cały miesiąc nie wiedzieliśmy, co się z nim dzieje, czy żyje nawet. Mama walczyła z oddziałem, przeszła ten szlak od Woli aż na Starówkę i potem kanałami do Śródmieścia. Są właściwie przez powstanie byli oddzielnie. Mama dopiero na Starówce dowiedziała się, że Bronek żyje, że jest w szpitalu na Czerniakowie. Rana w nogę była nieleczona tak jak należy, czyli noga nie była na wyciągu, kość była strzaskana. Kiedy mama go odnalazła, to właściwie było jasne, że to jest kalectwo, bo noga jest krótsza o 5 centymetrów. Warszawa powoli, lecz nieuchronnie przestaje istnieć. 3 października 1944 roku. Kapitulacja powstania. Ewakuacja cywili. Znaczy na tym to polegało, że ci, co mogli chodzić, mieli wyjść z Warszawy, a ci, co nie mogli chodzić, byli tam na miejscu rozstrzelani. Bronek już zupełnie nie chodził. Z jednej strony podparty był na podarowanej kuli, z drugiej na mnie. No i tak jakoś z wielkim trudem poruszaliśmy się do przodu. Mama w żadnym przypadku nie zostawiłaby go. Mama wtedy, żeby go odsucić, zaczęła go bić po twarzy.
Wita. Była silna, pomogła mi go podnieść i dzięki niej ruszyliśmy dalej. Niemcy w odwrocie na wszystkich frontach. Alianci zbliżają się do Berlina. Stycznia 1945 roku. Kielce. Tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Mama wspominała taką historię z ich poślubnego mieszkania, jedynego, które mieli przez kilka tygodni, mieszkając w Kielcach, jak do niego weszła, do tego wynajmowanego pokoju i powiedziała, no gdyby tu nie było pieca, to mógłby stanąć tapczan. Tak ten swój dom małżeński urządzała, że co by było, gdyby. W międzyczasie zaczęły go gnębić skutki tej rany. Mianowicie zaczął mieć ataki epileptyczne i tata nie bardzo chciał mamę jeszcze obciążać, bo już ja miałam się urodzić. Pojechał do Warszawy szukać kontaktów z kolegami, a także leczenia dla siebie. No i doktor Chorupski, który był wtedy w klinice neurochirurgii przy Dzieciątka Jezus w szpitalu w Śródmieściu, powiedział, że zoperuje mu ten skroń i nie chcąc obciążać mamy nerwami, poddał się tej operacji 1 lipca 1945 roku, a nazajutrz zmarł. Dla mnie 10 razy Pan Bóg dziennie istnieje i 10 razy nie istnieje. A zdarza się, że pacjent nie powinien przeżyć, a przeżywa. I wtedy Pan Bóg jest. Jak tracę chorego, a zrobiłem wszystko, żeby go uratować i on odchodzi, a jeszcze jest to dla mnie niezrozumiałe, to Pana Boga nie ma. września 1945 roku rodzi się dziewczynka. Podczas chrztu nadane jej zostaną dwa imiona. Hanna i Bronisława.